Katowicach ostatni kurs zrobił 8 lat temu, w ten sposób przechodząc do historii komunikacji miejskiej. Najbliższy weekend to jednak będzie okazja, by powrócić do historii. Mogłoby się wydawać przecież niedalekiej przeszłości. Węgierski kultowy Inkarus ponownie wyjedzie na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a z okazjonalnych przejazdów będzie można korzystać do końca lipca. Każda trasa będzie zupełnie inna. Fatima Orlińska. Pierwszych pasażerów zabytkowy Inkarus zabierze z przystanku Katowice Sądowa i pojedzie aż do Zabrza, po drodze zatrzymując się w kilkudziesięciu miejscach. Co ciekawe, w autobusach będą uruchomione oryginalne węgierskie wyświetlacze z wykorzystaniem autorskiego sterownika. Te programowane są dziś bezprzewodowo przy użyciu smartfona. Przejażdżki Inkarusem inaugurowane są w ramach Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kierunek GZM. Trasą biegnącą wzdłuż słynnych zabytków techniki, a więc w Zabrzu to przede wszystkim sztolnia Królowa Luiza czy zabytkowa kopalnia Guido, ale będziemy mogli tym autobusem dojechać też chociażby w rejon Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Każdego dnia rozkład jazdy będzie inny, tak żeby jak najwięcej miast obsłużyć tymi liniami, a więc dać mieszkańcom możliwość nie tylko po prostu przejażdżki, ale też dojechania w jakieś konkretne miejsce, czy to do jakiegoś ważnego zabytku, czy nad jezioro. Realizujemy te przejazdy w sezonie wakacyjnym. Rozkłady na trzy pierwsze dni są już dostępne na stronie internetowej z rozkładami. Na trasach będzie można zobaczyć każdego dnia aż trzy zabytkowe Inkarusy, w tym dwa przegubowe. Święto Metropolii rusza już dziś.